Czy uważasz, że ktoś nowy może jeszcze wejść do elity polskiego YouTube? Elita polskiego YouTube to brzmi tak, że jakbym to usłyszał, to sam bym chciał dać tym ludziom w mordę. Jest tak samo obrzydliwe określenie jak gwiazdy YouTube'a. Jak słyszysz gwiazdy YouTube'a, to po prostu chcesz dać komuś w tył głowy, nie? To oczywiście od mojej strony, który brzydzę się takimi określeniami, rodzi pewien problem na zasadzie wytłumaczenia komuś, czym ja się w zasadzie zajmuję. Hej, a ty co robisz na co dzień? Ja kręcę śmieszne filmiki w internecie. To spoko, na razie. No i co tam od ciebie? Alternatywą byłoby odpowiadać: jestem gwiazdą YouTube'a. Ale wtedy nawet nie, że ludzie dawaliby mi w mordę, sam bym sobie dawał w mordę. Ja należę do najbardziej elitarnej grupy na YouTubie, gimbowników się nazywamy. Szlachta przed 300! What does the fox say? W swoim życiu i za każdym razem postanawiałem, że celowo zapomnę i nie będę tego w praktyce używać, ponieważ to jest coś, co kompletnie niczemu nie służy poza wymądrzaniem się.